Przeżywam to kazanie już co najmniej od tygodnia. A ostatnie dwie noce nawet przez nie nie mogłem spać. A kiedy powiedziałem księdzu Karolowi, jeszcze wtedy diakonowi, że wiem, że będzie taka sytuacja i że muszę to kazanie sobie napisać, to powiedział, że mi kartki ukradnie. Bogu dzięki, nie ukradł. Ale chcę ci, drogi Karole, powiedzieć, że to, co przez te dni notowałem na tych kartkach i pisałem, to naprawdę pochodzi z głębi serca. Że to nie są żadne mądrości przepisane z książek, ale jest to głębia mojego serca, to, co moje serce czuło, co chciałem wyrazić, co chciałbym tobie powiedzieć, ale musiałem mieć te kartki, bo bałem się i boję się, że mogłyby być trudności. Otóż, no właśnie, od czego by to zacząć? Myślę, że od dzisiejszego pierwszego czytania z powtórzonego prawa, które właściwie podpowiedziało mi początek tej dzisiejszej komunii. Księga powtórzonego prawa zaczyna się od słów: zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj dawnych czasów od twojego narodzenia. Zapytaj dawnych czasów, to znaczy obejrzyj się wstecz. Bo jeżeli chcesz poznać ogrom łaski, którą wczoraj przez święcenie kapłańskie otrzymałeś, to musisz obejrzeć się wstecz, aby zobaczyć, kim byłeś i kim się stałeś i kim jesteś. Musisz zobaczyć, jak wkroczył Bóg w twoje życie przez doświadczenia, znaki, cuda, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Zobacz właśnie dzisiaj, podczas tej mszy świętej prymicyjnej, to wszystko, co tobie uczynił Pan. A więc cofnijmy się wstecz. Księga Jeremiasza uczy nas: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Bóg cię znał już przed narodzeniem, zanim ukształtowałeś się w łonie matki. Przyszedłeś na ten świat 25 lat temu, a po 4 miesiącach zostałeś ochrzczony. W czerwcu 1993 roku. I właśnie wtedy, podczas chrztu, choć jeszcze w sposób nieświadomy, Pan Bóg po raz pierwszy wezwał ciebie po imieniu. Po raz pierwszy wezwał ciebie podobnie, jak wzywał w Starym Testamencie Samuela. Samuelu, Samuelu! A Bóg wtedy powiedział do ciebie: Karolu, Karolu. Od tego momentu, od tej pory stałeś się jego dzieckiem, stałeś się jego Karolem. I dorastałeś w cieniu obecności Boga, dorastałeś w jego kościele. I myślę, że tu w kościele, w domu, w swojej duszy, w swoim sercu słyszałeś wielokrotnie to wezwanie, które niegdyś skierował Bóg do Samuela: Karolu, Karolu. Ale ty, podobnie jak Samuel, ciągle zwracałeś się nie ku temu, który woła, ale słuchałeś, ale pytałeś, ale szukałeś, ale byłeś czujny. I wreszcie, dzięki księdzu Tomaszowi, wstąpiłeś do seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. I w twoim życiu zaistniało zawierzenie, twoi kochani zawierzacy, którzy są dzisiaj również obecni. I w tym zawierzeniu poznawałeś Jezusa. Nabywałeś z Nim taką głęboką, serdeczną więź, osobistą relację. I również wtedy, w tym zawierzeniu, w odnowie Duchu Świętym, znów Bóg wołał: Karolu, Karolu. Ale ty jak w Jeremiaszu,
broniłeś się. Ach, Panie Boże, przecież jestem młodzieńcem. Jestem słabym, jestem grzesznym, nie wołaj mnie, bo ja nie dam rady. Ale Pan mnie daje za wygranę. Ale Pan pociągnął Cię więzami miłości. I powiedział Tobie, Karolu, nie mów, że jesteś młodzieńcem. Gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek Tobie poleca. Nie lękaj się, bo przecież ja jestem z Tobą i Cię chronić. Chociażbyś chodził ciemną doliną, zła się nie lękaj, bo ja jestem z Tobą. Karolu! Karolu! I wreszcie padła Twoja odpowiedź. Ta właściwa odpowiedź. Mów, Panie, bo słucha Twój słowa. Mów, Panie. I wtedy poznałeś moc miłości. Moc miłości, która zwycięża wszystko. Zwycięża każdą słabość, grzech i nigdy się nie lęka. To właśnie miłość zmieniła Twoje życie. Miłość Chrystusa, która Ciebie ogarnęła. Bo przecież to On Ciebie wybrał i powołał. I takie wspomnienie na dowód tego, że On Cię wybrał i powołał, zaprowadził Cię na górę, wysoko, jak kiedyś swoich apostołów, aby się wobec nich przemienić. Zaprowadził Cię na górę, wysoko, abyś stanął u źródła miłości. I to interesujące, że to również stało się nagle i cudem było w oczach naszych. Stałeś u źródła miłości. Pamiętam, jak napisałeś do mnie SMS pozdrawiam ze źródła miłości. A ja wtedy zrozumiałem, że stoisz na Golgocie. Że stoisz na Golgocie w Jerozolimie. Pod krzyżem. I tam stała Matka. Matka Jezusa i umiłowany uczeń. Ale tym razem nie ja. Ty, Karolu, umiłowany uczniu, powołany i wezwany, aby świadczyć o miłości. Bo synonimem kapłaństwa jest miłość. Kapłan, który został ustanowiony. Kapłan, który wczoraj został wyświęcony, musi umywać nogi. Musi służyć i być dla sióstr i braci. Musi kochać nawet wtedy, gdy nie jest kochany. Kapłaństwo to miłość. Często zdradzona miłość. Często przybita miłość do krzyża, ale miłość nieugięta, która wszystko przetrzyma, która wszystko znosi, która nie szuka swego, która nigdy nie ustaje. Bóg wybiera kapłana do miłości, aby kapłan był jego obecnością w świecie, bo Bóg jest miłością. Dlatego pamiętaj, Panie. Najlepiej reprezentujesz Boga, kiedy kochasz. Powtórzę Ci to. Najlepiej reprezentujesz Boga, kiedy kochasz. Odprawiaj piękne msze święte, piękne celebracje i mów wspaniałe kazania, do których otrzymałeś dar. Ale na to wszystko przyoblecz miłość, która jest więzią doskonałości. Popatrz na Jezusa. On z miłości cierpiał. On z miłości wziął krzyż na ramiona, z miłości umarł, z miłości zmartwychwstał, z miłości zostawił nam Eucharystię, abyśmy się nim karmili i napełniali tą miłością. Nie ma miłości bez Eucharystii i nie ma kapłaństwa bez miłości. A gdzie jest miłość, tam nie ma już lęku. I Ty wiesz o tym, Karol. Tam, gdzie jest miłość, nie ma już lęku. Przecież nie otrzymałeś ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. Ale otrzymałeś ducha przybrania za synów, w którym możesz wołać Abba Ojcze. I jeszcze jedno. Może najważniejsze. U źródeł miłości
prawdziwej miłości jest krzyż. Nie ma miłości bez krzyża. Czyli nie ma kapłaństwa bez krzyża. Dlatego Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, wyrył cię na obu dłoniach. Na swoich dłoniach cię wyrył na wieki. Na swoim obrazku prymicyjnym napisało z księgi Izajasza: oto wyryłem cię na obu dłoniach. A czy wiesz, dlaczego Jezus wyrył cię na obu dłoniach? Wyrył cię w swoich ranach. Abyś na wieki był zakorzeniony w miłości. Abyś widział, skąd ta miłość pochodzi. Abyś tej miłości nie pomylił żadną inną miłością. Abyś od tej miłości nie mógł uciec. Dlatego wyryta jest ona na obu dłoniach. Wyryta jest na dłoniach Chrystusa dla ciebie. Wyrył ją ten, który dzisiaj mówi do ciebie tak pięknie w Ewangelii, któremu zawierzyłeś, któremu zaufałeś, któremu chcesz być wierny. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Karol, wyryłem ciebie na moich dłoniach i jestem z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Może spodziewasz się teraz amen. Nie, bo chciałbym kilka słów zwrócić jeszcze do Nadii. Nadii, kochana siostrzenica księdza Karola, która dzisiaj podczas tej prymicyjnej mszy świętej przyjmuje po raz pierwszy swoją komunię świętą. Dzisiaj przyjmiesz Pana Jezusa do swojego serca. Twój wujek przyjął Pana Jezusa do swojego serca już wiele lat temu. Ale wczoraj, przez święcenia kapłańskie, na których byłaś, widziałem cię, on oddał się Panu Jezusowi już do końca życia. I głęboko wierzę, że ty, przyjmując komunię świętą na tej mszy świętej prymicyjnej wujka, też zakochasz się tak mocno w Panu Jezusie. Tak mocno, że przyjmiesz go jak Karol. Że przyjmiesz go na całe życie. Że będziesz mu wierna i zawsze mu oddana. Bo Pan Jezus naprawdę kocha nas największą miłością. Nawet rodzice nie kochają tak wielką miłością, jak Pan Jezus. Powie ci o tym na pewno Karol, twój wujek, ksiądz stary. Zabierz Chrystusowi. I kochani bracia i siostry, tego nie mam na kartce, razem mówię. Ale chciałbym na zakończenie bardzo serdecznie was prosić. Módlcie się za swoich kapłanów. Oni muszą być alter Christi. Oni muszą działać w imieniu Chrystusa. Muszą być miłością, jak miłością jest Chrystus. Jeżeli trzeba, muszą swoje życie poświęcić tak jak Chrystus z miłości dla drugiego człowieka. Dlatego miłość też jest zawsze związana z krzyżem, o czym mówię. Stąd proszę, wspomagajcie kapłanów swoją modlitwą. Oni tak bardzo potrzebują waszej modlitwy, codziennej modlitwy. Chociaż krótkie zdrowość, chociaż krótkie pod twoją obronę, ale codziennie. Módlcie się za swoich kapłanów. I na zakończenie tego mojego słowa o to serdecznie was proszę.